Drodzy Państwo, ja witam na dzisiejszym spotkaniu już oficjalnie i bohaterów dzisiejszego spotkania i Państwa dziennikarzy. My w Centrum Adama Smitha od dłuższego czasu obserwujemy wybory jako zjawisko, obserwujemy aktywność kandydatów, obserwujemy obietnice, obserwujemy komunikację wyborczą. Badamy to zarówno ekspercko, jak i w badaniach ilościowych. Przyglądamy się tym zjawiskom i widzimy, że po pierwsze, ciągle mamy wzmożony wzrost aktywności przedwyborczej kandydatów, który idzie w parze z wzmożonym wzrostem kreatywności różnych kampanii, o czym Państwu wielokrotnie opowiadaliśmy. Kreatywności, a nawet nadkreatywności, która się często zdarza. Obietnice wyborcze są coraz bardziej śmiałe i coraz większe i coraz bardziej bogate, ale ma miejsce drugie zjawisko, dewaluacji tych obietnic. Czyli społeczeństwo zaczyna oglądać te obietnice wyborcze i bardzo ich to cieszy, że ktoś im coś obiecuje, ale jednocześnie zupełnie świadomie nie do końca w te wszystkie obietnice wierzą. Potwierdzają to badania, które zrobił nasz partner pan Ariadna dla tajników polityki. Tam wyobraźcie sobie Państwo, że najlepszy wynik obietnicy wyborczej, bardzo taki niewyszukany, czyli minimum 12 zł za godzinę pracy, którą złożyła pani Szydło, w tą obietnicę wierzyło 41% Polaków. A aż 39% Polaków niestety nie wierzyło w tą obietnicę. Najmniejszy wynik miała pani Kopacz z likwidacją składek ZUS i NFZ, to było tylko 26%. Czyli jakby naturalnie społeczeństwo obietnice wyborcze nie do końca chce wierzyć. I stąd to dzisiejsze spotkanie. Bardzo serdecznie witam panów. Na początku, ponieważ pierwszym ostatnimi odwrotnie pana Przemka Wiklera, pana Jacka Wilka, pana Damiana Wasilewskiego. Pokazujcie się Państwo, no nie znacie się wszyscy, zwłaszcza pana Wiklera nie znam. No właśnie, ale pana Tomasza Sikorskiego, pana Krzysztofa Olbrychta, pana Tomasza Brzezinę, pana Karolę Łazyńską, pana Łukasza. Na stronie jest dopaśnie. I pana Łukasza Angarowicza. I pana Jakuba. I pana Jakub Kulesz. I pana Jakuba Kulesz. Tak. Przekazuję. I Andrzeja Piechockiego. O. No. Ponieważ ostatni będą pierwszymi. Pokaż się pan, panie Andrzeju, bo przecież tu w krzakach nie widzimy. O. To panu minister bez błędów przekazałem, że my będziemy wraz z tym, co państwo tutaj dzisiaj zdeponują. A o tym, po co się tu spotykamy, opowie już Andrzej Sadowski. Bardzo dziękuję. Bardzo serdecznie witam Państwa jeszcze raz gorąco w naszym centrum. Nie tylko obserwujemy kwestie polityczne, gospodarcze i wyborcze, ale też postanowiliśmy wprowadzić takie narzędzie, które pozwoli wyborcom i Państwu też wziąć inny jakościowo udział w wyborach. Stąd idea rozwiązania, którą określiliśmy mianem depozytu złożonego właśnie w naszym centrum imienia Adama Smitha, który posłuży wyborcom do wyróżnienia, państwu do wyróżnienia się spośród tylu kandydatów, którzy do obecnego parlamentu startują, a jednocześnie wyborcom da taką sposobność i narzędzie, aby później oceniać państwa aktywność w parlamencie w relacji do wcześniej złożonych deklaracji obietnic. No wierzymy, że jednak polityka jest obszarem, w którym rzetelność, uczciwość i moralność mają miejsce. Stąd takie, a nie inne rozwiązanie i propozycja na obecne wybory. Sama obecność Państwa już tutaj na tej sali dzisiaj pierwszej grupy, która miała być znacznie skromniejsza do poranka i stąd prezentacja niektórych wybranych deklaracji z Państwa depozytu, który został w centrum złożony, nie obejmuje wszystkich osób, ale mam nadzieję, że te osoby, które się właśnie dzisiaj pojawiły, uzupełnią to wszystko osobiście i będziemy mogli tych deklaracji wysłuchać. Także centrum nie ocenia Państwa deklaracji. Centrum jedynie przyjmuje
taki u siebie depozyt i pozwoli i umożliwi obywatelom później na skuteczną ocenę, mam nadzieję, Państwa obecności w parlamencie najbliższej kadencji. Także pozwolimy sobie zacząć jednak w kolejności alfabetycznej i zaraz zaczniemy od pana Łukasza Perowicza. Także może oddam głos panu Łukaszowi Jakarowiczowi, żeby sam, że tak powiem, dokonał autodeklaracji czy autoprezentacji tych rzeczy, które właśnie zostały u nas zdeponowane. Uważam, że nadchodząca kadencja jest właściwie kluczową na następne kilkadziesiąt, dwadzieścia, powiedzmy ćwierćwiecze. Wynika to z tego, że jest to pierwsza pełna kadencja nowej perspektywy budżetowej. Bardzo ważne, jak te środki będziemy wykorzystywali. To jest ostatnia tak hojna perspektywa. Ja nie wierzę w to, co się mówi, że nie będzie w ogóle żadnych środków, ponieważ nie wierzę, żebyśmy w ciągu 4 lat tak dogonili Europę, żebyśmy nie dostali jakichś środków potem, ale tak hojna to będzie ostatnia. I to jest czas, kiedy trzeba przygotowywać Polskę do życia bez środków zewnętrznych, przygotowywać przede wszystkim gospodarkę, bo gospodarka jest kluczem rozwiązywania wszelkich problemów. Uważam, że poza bardzo dobrym wykorzystaniem tych środków i to takim w kierunku budowania innowacyjności naszej gospodarki. Ja wiem, że jest wiele przedsiębiorstw innowacyjnych, jest ich coraz więcej, ale gospodarka nie jest innowacyjna. Trzeba się przygotować na likwidację rozmaitych barier i to dla gospodarki i to na poważnie, ponieważ nadchodzi nowy problem, to jest problem demograficzny, to jest problem podaży rąk do pracy. To znaczy, że czeka nas nieuchronny wzrost, który i tak wynika z sytuacji gospodarczej. W przyszłym roku należy przewidywać niezależnie od wszelkich zobowiązań wzrost płacy, ale rynek pracy będzie musiał być konkurencyjny i to się musi odbywać w miarę możliwości bez zwiększenia kosztów produkcji w gospodarce. A gdzie to robić? No wydaje się, że do przemyślenia jest dla każdego, kto będzie w władzy propozycja, którą złożyła pani Ewa Kopacz, która trochę podnosi płace, szczególnie najniższe, bez obciążania przedsiębiorców, a zmniejszając mitręgę administracyjną, ale wydaje się, że jest wiele innych miejsc, gdzie można zaoszczędzić przedsiębiorcom kosztów i czasu, które też pociągają za sobą koszty. To jest na przykład mitręga administracyjna. Z czasów, ja nie będę mówił w jakiej firmie, ale kiedy nie byłem parlamentarzystą, tylko działałem w gospodarce, to spotkałem się w firmach, w których pracowałem, zachodnich, które miały współczynnik mitręgi administracyjnej wliczony w koszty. To kosztuje po prostu. Ja uważam, że taką kluczową rzeczą, którą warto by się zająć i mam nadzieję, że koledzy, jeżeli będą również z innych opcji, wesprą, bo borykałem się z tym długo, w końcu się poddałem, ale chcę do tego wrócić, jest system regulacji prawnych, tych, które regulują proces inwestycyjny. Jesteśmy tutaj bardzo z tyłu. Uważam, że obecna ustawa o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym, która jedynym narzędziem rozwiązywania konfliktów czyni plan miejscowy, którego proces uchwalania trwa latami, jest właściwie taką najbardziej w poprzedniej epoce tkwiącą ustawą. Jest ciężka, trzeba bardzo poważnie zmienić. Nie chcę wchodzić w szczegóły. Te rozwiązania obecnej ustawy też niosą wielkie ryzyka dla samorządów w związku z ustawą, z dyrektywami ściekowymi na przykład. Ale też nie będę wchodził w szczegóły. Chcę powiedzieć, że uważam, że trzeba zmienić narzędzia z regulacji inwestycji polegających na zakazach i zezwoleniach na system zachęt i zniechęcania o charakterze ekonomicznym. Również trzeba przebudować prawo budowlane i system norm, który uniemożliwia na przykład tanie budownictwo socjalne. Normy mamy takie, że tanio się nie da budować. To jest jeden wielki obszar mitręgi moim zdaniem i takiego opóźnienia rozwoju, a także zniechęcania inwestorów do Polski. Ponieważ każdy, kto podejmuje decyzję, chce wiedzieć, że fabryka będzie miała za 8 miesięcy, a nie, że za 3 lata się dowie, czy może ją postawić.
W innych obszarach też można to znosić. Uważam, że to jest bardzo istotne. Równie istotne jak zajęcie się, jak powiadam, przechodzeniem w innowacyjność naszej gospodarki, a także uważam, że konieczna jest zmiana filozofii imigracyjnej. Tych rąk nam będzie potrzeba do pracy. W tym roku do połowy roku wydaliśmy 410 tysięcy pozwoleń na wiz z pozwoleniem na pracę dla Ukraińców. Wszyscy wiemy, że brakuje spawaczy, ale już widać barierę rozwoju usług informatycznych, ponieważ nie ma właściwej podaży ludzi przeszkolonych. A przecież każdego po maturze, a szczególnie po jakimś techniku, można w ciągu 3 miesięcy przygotować do operowania w jaje takim, że może dostać zatrudnienie, za które na przykład w Białymstoku się dostaje wynagrodzenie 8 tysięcy. Więc chciałbym się skupić na takich problemach, które uelastycznią zatrudnienie, które dostosują nasze szkolnictwo do łatwiejszego znajdowania pracy na rynku, znoszenia barier i generalnie przygotowywania gospodarki do tego następnego okresu, gdzie państwo już będzie musiało funkcjonować bez takich hojnych środków unijnych. Bardzo dziękuję za... Jeszcze chcę powiedzieć, że z mojego doświadczenia wynika, że można pozytywnie działać również z opozycji, a czasami będąc w koalicji rządzącej można nie dać sobie poradzić, więc myślę, że warto będzie wokół tego robić takie lobby w parlamencie. Wierzymy, że ta dzisiejsza grupa kandydatów do parlamentu z tak wielu komitetów wyborczych świadczy o tym, że jednak są ponadpartyjne wspólne cele, które umożliwią zmiany w naszym kraju. I następną osobę bardzo serdecznie dziękuję. Chciałbym poprosić panią Magdalenę Błońską. Ja startuję z listy KIS-15 w Gdańsku, z Jedynki. Chciałabym bardzo, mam przyjemność wypowiadać się po reprezentancie Platformy Obywatelskiej. Ostatnie 8 lat niestety było dla nas pasmem podnoszenia podatków, zwiększania biurokracji, utrudnienia życia przedsiębiorcom. Miałam również przyjemność pisać i współtworzyć kodeks budowlany, który leży wciąż w szufladzie od co najmniej roku, więc przyjmuję te obietnice i te zobowiązania z uśmiechem. Niestety czas pokazał, że nie były one wprowadzane w życie przez co najmniej ostatnie 8 lat. Także liczę na to, że to się w końcu wydarzy i jeżeli się spotkamy wszyscy w Sejmie, to mam nadzieję, że do tego dojdzie. Ja ze swojej strony, nie będąc nigdy w parlamencie, obiecuję, że nie zagłosuję za podnoszeniem podatków, nie zagłosuję za zwiększaniem biurokracji. Kodeks budowlany jest przygotowany, także oczywiście zagłosuję za tym, żeby go wprowadzić. Ułatwia życie w dużym stopniu obywatelom i z racji mojego inżynierskiego wykształcenia na tym zakończę i nie będę się rozwodzić. I to chyba jest dosyć konkretne zobowiązanie. Bardzo dziękuję za tą deklarację. Proszę, pan Tomasza, Rzezina, o, tak się pojąć. 13 lat temu postanowiłem wkroczyć do polityki, wstępując do Unii Polityki Realnej, która wtedy była jedyną ostoją wolności, własności i sprawiedliwości i dawała nadzieję na lepszą przyszłość. Dziś nic się nie zmieniło od tego czasu. Aktualnie jestem w partii Korwin. Nic się nie zmieniło. Dalej państwo jest restrykcyjne, opresyjne i podatki są skonstruowane tak, żeby obywatela gnębić i z niego jak najwięcej wydusić. I idę do parlamentu zupełnie po to, żeby zmienić system zupełnie inaczej niż pan Platformy. Chodzi o to, żeby państwo przestało pomagać przedsiębiorcom, bo z reguły ta pomoc państwa prowadzi wyłącznie do tego, że przeszkadza i likwiduje miejsca pracy. Ja jestem misiem, czyli małym i średnim przedsiębiorcą i jedyne co państwo widzę, to państwo pomaga dużym inwestorom, pomaga ściągać inwestycje, akumuluje środki z Unii Europejskiej, co powoduje, że małe i średnie przedsiębiorstwa muszą się likwidować i albo będą kolejnymi pracownikami korporacji na niewielkich pensjach, albo emigrują za granicę.
Ja bym chciał to zmienić. Chciałbym, żeby w Polsce było 99% małych i średnich przedsiębiorstw, a duży kapitał, żeby musiał walczyć z nimi na równych warunkach. I po to idę do parlamentu, żeby zmienić przepisy, żeby zlikwidować podatek dochodowy, żeby zlikwidować podatki, większość podatków cywilnoprawnych, które są wyłącznie podatkami, które mają na celu złupić obywatela, a nie niosą żadnych korzyści dla państwa tak naprawdę. I moja deklaracja jest taka, że nigdy nie zagłosuję za podwyżką podatków i nigdy nie zagłosuję za ograniczeniem wolności i będę dążył do tego, żeby zlikwidować przepisy tak w wielkiej ilości, jak to tylko będzie możliwe. Ilość przepisów w Polsce jest zbyt duża, są zbyt szczegółowe, a są tak naprawdę niepotrzebne i krępujące. Również serdecznie panu dziękuję za złożenie tego depozytu wyborczego u nas i proszę pana Krzysztofa Wrychta, który przez lata całe był naszym ekspertem, a który oddala się w obecnej kampanii wyborczej. Ja kandyduję z okręgu Krośnieńsko-Przemyskiego z pięknego Podkarpacia. To jest ten okręg południowej części Podkarpacia. Numer 22 z listy Nowoczesna Ryszarda Petru. Jestem przedsiębiorcą, 30 lat prowadzę własną działalność gospodarczą w różnych formach, w różnych branżach. Kilkanaście lat prowadziłem doradztwo podatkowe tutaj w Warszawie i poznałem problemy moich klientów również jako przedsiębiorca. Jakby często stykałem się z administracją rządową i samorządową i wiem, jak jest ciężko. Nie należę do żadnej partii, aczkolwiek startuję z listy Nowoczesna. 35 lat miałem przerwę od polityki. Wcześniej jako student robiłem rewolucję. I teraz postanowiłem startować do parlamentu z tego powodu, że pamiętam, jak w 1989 roku weszła ustawa Wilczka, ustawa oparta na zasadzie, że co nie jest zabronione, jest dozwolone. Niestety potem wszystkie rządy i wszystkie parlamenty po kolei odbierały nam przedsiębiorcom tą wolność i dzisiaj mamy taki gąszcz przepisów, że ciężko się w nich poruszać. I moją misją jest to, żeby likwidować przepisy, a nie uchwalać nowe. Tym bym się chciał zająć. Marzy mi się taka długa ustawa, pewnie by miała kilkanaście metrów bieżących. Nie będę tutaj całego projektu czytać, ale będzie skonstruowana mniej więcej w ten sposób, że skreśla się artykuł taki i taki, ustawy takiej i takiej, albo skreśla się ustawę taką i taką w całości. I chciałbym właśnie to zrobić, powyrzucać, bo jest ogromne przeregulowanie po prostu. Przedsiębiorcy nie mają tego oddechu. Trzeba powrócić do tej zasady, że co jest niezakazane, to jest dozwolone. Podoba mi się tutaj inicjatywa Centrum, dlatego przede wszystkim, że te trzy filary opisane w statucie fundacji są bliskie mojemu sercu. Jest to własność prywatna, swoboda zawierania umów oraz eliminacja wpływu, maksymalna eliminacja wpływu polityki na gospodarkę. To są bardzo ważne idee i chciałbym zgodnie z nimi głosować i to jest moja deklaracja i mam nadzieję, że Centrum przypilnuje posłów liberałów, żeby nie odstępowali i żeby wprowadzali wolność gospodarczą do praktyki. Bardzo serdecznie dziękuję. Bardzo proszę Tomasza Sikorowskiego. Witam serdecznie wszystkich tu zgromadzonych. Tomasz Sikorowski, startujący do Senatu z okręgu nr 13 obejmującego Włocławek, powiaty włocławski, aleksandrowski, radziejowski i michnowski. Startuję z komitetu własnego Sikorowski 15, z poparcia ruchu Kukiza, lokalnych struktur KNP, Korwiny, Ruch Narodowy, Libertarian. Wszyscy mniej więcej wiemy, wszyscy tu zgromadzeni wiemy, czym jest Centrum Adama Smycha i tu nie będę się rozwodził na temat potrzeby zmian i w jakim kierunku one powinny iść, ponieważ wszyscy tutaj zgromadzeni to rozumiemy. Tylko jedynie przeczytam depozyt. Będzie to najbardziej szybko.
Mając poglądy libertariańskie, chcąc zmieniać Polskę w duchu wolności gospodarczej, która według mnie jest kwintesencją dorobku naszej cywilizacji, z nadzieją na przyszłą współpracę składam depozyt do Centrum Adama Smyka, że nie zagłosuję za podwyżką podatku. Głosowania dotyczące kwestii gospodarczych chciałbym w całości konsultować z ekspertami Centrum Adama Smyka, a samemu będę pracować nad większą rozpoznawalnością idei wolnorynkowych czy libertariańskich. Zdając sobie jednocześnie sprawę z dysonansu między ideą a rzeczywistością, liczę na doświadczenia zgromadzone przez ćwierćwiecze wśród osób zaangażowanych w propagowaniu idei wolnego rynku, aby w ustawodawstwie pogodzić te dwa światy w prawie godnym naszej cywilizacji i przyjaznym rodakom. Z poważaniem, Tomasz Sikorski. Bardzo dziękuję za kolejną deklarację do naszego depozytu i bardzo proszę nieobecnego pana Damiana Wasilewskiego, ale rozumiem, że w jego imieniu pan zabierze jeszcze... To znaczy jego depozytu nie posiadam przy sobie, także myślę, że będzie miał okazję jeszcze osobiście być na następnych edycjach. W takim razie proszę pana Jacka Wilka. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, dożyliśmy takich ciekawych czasów, że trzeba tak naprawdę wracać i przypominać rzeczy zupełnie fundamentalne. Takie, że bogactwo bierze się nie z dotacji i zasiłku, tylko z pracy i z produkcji. Takie, że rząd niczego nie może nikomu dać, ponieważ sam niczego nie posiada, poza tym nikomu zabierze. Że władza opodatkowania to władza niszczenia i tak dalej, i tak dalej. A więc wszystkie te rzeczy, o których między innymi Adam Smith pisał w epokowym dziele o przyczynach bogactwa narodów. I nie trzeba to nie tylko przypominać, ale też przywracać czynnie w naszej gospodarce i w naszym społeczeństwie, ponieważ właśnie bez tych fundamentów tego bogactwa nie zbudujemy, a jesteśmy krajem na dorobku, cokolwiek o Polsce w tej chwili mówić. Dlatego mój depozyt opiera się na takich trzech zasadniczych filarach. Pierwszy filar to jest przywrócenie w Polsce wolności gospodarczej i zawodowej. Ta wolność została tak naprawdę zlikwidowana. W tej chwili mamy setki różnego rodzaju koncesji, zezwoleń i różnych innych form reglamentowania działalności gospodarczej i zawodowej, które tak naprawdę służą bardzo wąskim grupom, a tej najważniejszej grupie docelowej, czyli klientom, czyli konsumentom, tylko i wyłącznie szkodzą. I szkodzą oczywiście w całości całej gospodarce. Żeby to zrealizować, nie trzeba wyważać otwartych drzwi, nie trzeba wymyślać na nowo prochu, tylko trzeba po prostu wrócić do rozwiązań i to do naszych polskich sprawdzonych rozwiązań. Myśmy potrafili wprowadzić najlepszą ustawę o działalności gospodarczej w Europie, oczywiście mam tu na myśli ustawę Wilczka. Ustawa ta była oparta na prostych zasadach, na takich tak naprawdę, że przedsiębiorca dobiera sobie zarówno kontrahentów, jak i pracowników, jak i klientów według zasad, które ustali sam przedsiębiorca. Czyli po prostu na zasadach wolności gospodarczej, pełnej wolności i w zasadzie, co nie jest zabronione, to jest dozwolone, o czym mówili już moi przedmówcy. Drugi filar to jest gruntowna i fundamentalna, właściwie całościowa zmiana systemu podatkowego. Obecny system podatkowy się już do niczego nie nadaje, znaczy jego jedyne miejsce sensowne to jest miejsce w koszu na śmieci. Polska gospodarka rozwija się nie dzięki systemowi podatkowemu, ale mimo systemowi podatkowemu, który jest opresyjny, który jest niesprawiedliwy, który jest absurdalny i który tak naprawdę dokładnie tak jak za PRL-u ma zadanie ścigać przedsiębiorców, a nie pomagać im, nie ułatwiać im działalności. Musi być to system oparty na zupełnie nowych zasadach i według filozofii właśnie takiej, iż głównym jego celem jest efektywność, a więc prostota między innymi, a nie to, żeby realizować różnych mnóstwo celów nie mających nic wspólnego z efektywnością, czy to gospodarczą, czy finansową, czy fiskalną, czy skarbową. No i trzeci element, jako praktyk prawa, a jednocześnie ekonomista sobie zdaje świetnie sprawę, jakie są zależności między ekonomią a prawem. Ja zawsze się interesowałem ekonomiczną analizą prawa i bardzo dobrze rozumiem, na czym polega skutek złego prawa w gospodarce. Wszyscy to doświadczamy na co dzień, w tym gąszczu przepisów, który mamy w tej chwili, gdzie mamy ponad 100 tysięcy różnych aktów prawnych, w tym gąszczu nawet żaden prawnik nie potrafi się znaleźć. Nie ma takiego prawnika w Polsce, który by wiedział, jakie w Polsce obowiązuje prawo. Nie ma. Tak naprawdę prawo przede wszystkim trzeba uchylać. Trzeba uchylić jakieś 90% przepisów, które są zupełnie do niczego niepotrzebne, zostawić tylko te najważniejsze. Przed wojną w Polsce było około 1200 wszystkich aktów prawnych i to w zupełności wystarczyło. Ale też trzeba naprawić prawo, i tutaj już kończę powoli, trzeba też naprawić prawo procesowe. Trzeba konsekwentnie oddzielić władzę sądowniczą, ustawodawczej i wykonawczej,
ponieważ w tej chwili niestety w wielu przypadkach, bardzo wielu przypadkach obserwujemy takie ewidentne przesunięcie przy orzekaniu w różnych kwestiach spornych na korzyść urzędników, na korzyść rządu, a to wynika właśnie z tego, że sędziowie tak naprawdę nie są zupełnie niezawiśli oraz władza sądownicza nie jest oddzielona konsekwentnie ani od władzy wykonawczej, ani od władzy ustawodawczej. A jakie mają skutki złe przepisy prawa postępowania widzimy na przykład w sprawach gospodarczych. Ciągnące się wiele lat procesy powodują, że mali i średni przedsiębiorcy nie są w stanie wyegzekwować swoich należności od tych dużych, od tych głównych wykonawców. I teraz przy dużych inwestycjach zamiast tego, aby następowała fala bogacenia się wszystkich, następuje fala bankructw, ponieważ cierpią na tym przede wszystkim właśnie ci mali i średni przedsiębiorcy, którzy nie mogą, nie mają oparcia w systemie wymiaru sprawiedliwości. Wymiar sprawiedliwości, trzecia władza, to tak naprawdę władza najważniejsza. Dlatego, że jeżeli nawet inne funkcjonują źle, a sądy funkcjonują dobrze, to obywatele znajdą swoją ochronę prawną. Natomiast jeżeli ta władza funkcjonuje źle, to choćby wszystkie pozostałe instytucje, organy państwa funkcjonowały dobrze, to obywatele i przedsiębiorcy nigdy nie znajdą ani sprawiedliwości, ani właściwego rozpoznania i zagwarantowania ich praw. I na tym opiera się mój depozyt. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Przepraszam za pewną dzisiaj omyłkę. Za chwilę jeszcze mamy dwa depozyty pana Andrzeja Piechowskiego i pana Przemysława Lubiera. I niestety przy aktualizacji na dzień dzisiejszy z samego rana prezentacji zniknął pana depozyt, także za co serdecznie przepraszam, ale oddaję panu głos. Ostatni porzuceni, zapomnieni będą pierwszymi. Taki żart. I bardzo dobrze, że nie ma tego materiału, bo przyszedłem przygotowany, mówię się o tym, co złożyłem, natomiast myślę, że przyda się odrobina refleksji tak na gorąco. Dlaczego startuję? Ja w przeciwieństwie do pani uważam, że polityka jest amoralna i wszystko, co złego można powiedzieć o czymkolwiek, to można powiedzieć o politykach i o polityce. Ja myślę, że wszyscy, jak tutaj siedzimy, chociaż będziemy temu głęboko zaprzeczać, mamy świadomość, że braliśmy lub chcemy brać udział w przedsięwzięciu niemoralnym. Taka jest polityka. Kropka. Czego byśmy tutaj nie powiedzieli, czego byśmy nie obiecali. Mamy świadomość tej prawdy, której każdy ma gdzieś tam z tyłu głowy. I z tego powodu postanowiłem w tym niemoralnym przedsięwzięciu wziąć udział. Jedyną rzecz, którą obiecuję ludziom nie na salach wykładowych, nie na salach sądowych, tylko w sklepie mięsnym, na targu, mówię, że obiecuję im jedną rzecz, że nie będę ich oszukiwał. Bo mnie jako obywatelowi, kandydatowi na senatora, przede wszystkim należy się prawda. A ta prawda na różnych poziomach, w różnych miejscach jest zakłamywana. Wydawało nam się 25 lat temu, że odzyskaliśmy wolność. Tak, odzyskaliśmy wolność. Uzyskaliśmy prawa obywatelskie, możliwość wypowiadania się. Natomiast nie dostaliśmy prawa do usłyszenia prawdy o tym, w jakim miejscu jako społeczeństwo, jako ludzie jesteśmy, i prawdy o tym, w jakim miejscu znajdziemy się za 5, 10, 15 czy 20 lat. Tej prawdy wszelkie władze, jakie by nie były, ja nie mówię o Platformie, nie mówię o PiS-ie, bo jeszcze po drodze były inne formacje, które brały udział w sprawowaniu władzy. Więc można powiedzieć, że wszyscy, skądkolwiek by z polityki nie pochodzili, tą władzę sprawowali. Nigdy nie odważyli się powiedzieć społeczeństwu, gdzie to społeczeństwo się znajduje i w jakim kierunku to społeczeństwo powinno zmierzać. No z prostego powodu. Wybory do Sejmu mamy co 4 lata. Wybory prezydenckie mamy co lat 5. Wybory do samorządów mamy co 4.
To jest wszystko przesunięte w czasie. W związku z tym my jako społeczeństwo znajdujemy się w okresie permanentnych wyborów. I żeby znaleźć przykład jakiś taki od, tak? No weźmy sobie nasze emerytury, przepraszam, nie nasze, nie moje, nie pana, pana też nie. Kto tu będzie najmłodszy? Możliwe, że ja. Może chyba ja. Ile pan ma lat? 24. No to może pan się zastanawiać, w jakim miejscu będzie pan, kiedy będzie pan miał lat 50, tak? My to jako Koliber już policzyliśmy, że tych emerytur nie będzie. No, okej. Okay. No, tak, no to weźmy sobie jakby system emerytalny, system społeczny, ochrony zdrowia, utrzymania naszych rodziców. Dlaczego nikt odważnie nie powie, panie Piechocki? Pan nie będzie miał emerytury, ale pan zrzucić się musi na A. Emeryturę swojej matki i leczenie swojej matki i ojca. Uczciwie. Niech się pan nie oszukuje, niech się pan nie burzy jako przedsiębiorca. Pan nie płaci za swoją emeryturę. Pan płaci za socjal dzisiejszy. A opowiada się jakieś dyrdy mały, przesuwa się pieniądze, oszukuje się społeczeństwo. Dlaczego nie można stosować rozwiązań prawdziwych? Dlaczego nie można ze społeczeństwem rozmawiać jak partner z partnerem? Dlaczego się robi wykłady społeczeństwu z pozycji katedry? Kiedyś brałem udział w takim przedsięwzięciu, bo jestem prezesem tam jakiejś spółki giełdowej, w jakimś przedsięwzięciu dotyczących rynku kapitałowych, a niby spotkanie miało dotyczyć uwarunkowań giełdy. Zostałem poproszony o komentarz, powiedziałem: panowie, ja jako prezes spółki giełdowej nie wiem, o czym panowie mówią, bo to, co się dzieje na rynkach europejskich czy azjatyckich, nie ma żadnego wpływu na to, jak ja utrzymam ludzi w pracy. Tak samo tutaj, no, przez ostatni miesiąc jeżdżę sobie po kraju, rozmawiam z panią w Mięsnym, która mówi do mnie: no wie pan, co może mi pan powiedzieć, skończyłem studia i kroję panu teraz mielonkę. Co pan może mi powiedzieć? No to ja się pytam, panowie politycy, przyszli, byli, tak? Co wy powiecie tej kobiecie? Skończyła studia i kroi mielonkę w Mięsnym, w Przesnyszu. Mogę podać adres. Obok stoi pani, która mówi do mnie grzecznie, że ładnie pan wygląda, ładnie pan mówi, ale nie wierzę w żadne zmiany i pan mi głowy nie zawraca. No to słuchajcie, państwo mili, jedźcie do Przesnysza, do tego Mięsnego i odbądźcie rozmowę z tą panią, która nie wierzy w zmiany. No to a propos obietnic, tak? Nie wierzy w zmiany. Co powiecie facetowi, który na targu w Żurominie sprzedaje perfumy? Chociaż i on, jego żona skończyli pracę. Skończyli studia. Facet przychodzi, mówi: no panie Piechocki, no co? Co pan mi obieca? A ja grzecznie mówię: szanowny panie, szanowna pani, ja wam nic nie obiecam, poza jedną rzeczą, że was nie będę oszukiwał. Nie będę opowiadał teraz, za czym zagłosuję, za czym nie zagłosuję. Bo to jest oszustwo. Chcemy powiedzieć to, co ludzie chcą usłyszeć, bo chcemy ich poniekąd oszukać. Niech mi pani wierzy, polityka nie jest moralna. Niektórzy mówią o swoich własnych marzeniach i nie muszą nikogo oszukać. W swoich marzeniach odrębnych co do kategorii, czy polityka tak jest moralna, czy... I tyle, w związku z tym jakby te moje jakby obietnice, one jakby zmieniają się, tak? No bo one wynikają z tego, co ja usłyszę. Co ja usłyszę u ludzi, co ja usłyszę u innych. Tak? I taki, jaki będę miał normalny ogląd na naszą rzeczywistość. Bo ja bym chciał żyć w normalnym kraju, nieoszukiwany przez władzę. I to bym chciał obiecać ludziom, że oni kiedyś w takim kraju będą żyli. Wszystko. Bardzo dziękuję za taką deklarację z pana strony i poproszę pana Przemysława Bittera o zaprezentowanie swojego depozytu wyborczego. Poproszę.
Ja 15 lat temu miałem przyjemność pracować w tej instytucji, nawet być w tym miejscu, bo to się miejsce zmieniło i stałe. I mogę powiedzieć, te dwa lata, które spędziłem pracując z Andrzejem Sadowskim, były dla mnie fundamentalne, dla mojego kształtowania, mojej postawy wobec życia politycznego, publicznego. W 2003 roku brałem udział w pracach nad projektem reformy podatkowej i emerytalnej tutaj w ramach Centrum Adama Smitha i w gruncie rzeczy mogę powiedzieć, że poszedłem do polityki po to, by tą reformę zrealizować. W tej kadencji Sejmu, która upłynęła, muszę to powiedzieć z wielką przykrością, byłem jedynym posłem, jedynym parlamentarzystą, który nigdy nie głosował za podniesieniem podatków, podniesieniem składek publicznych, podniesieniem danin publicznych bądź wprowadzeniem nowych. Wszystkich pozostałych 459 głosowało albo za nowymi podatkami, albo ich podnoszeniem. Prezentowałem, zaskarżyłem do Trybunału Konstytucyjnego podniesienie w trakcie 5 dni składkę rentową o 2 punkty procentowe, bo to były 3 czytania, przeprowadził rząd w 5 dni, chcąc podnieść składkę i wyjąć przedsiębiorcom 9 miliardów więcej rocznie. Jako poseł pracowałem nad otwarciem dostępu do zawodów, kilkadziesiąt moich poprawek, prawie 40 poprawek do pierwszej ustawy deregulacyjnej. Przeszła sama koncepcja otwarcia dostępu do zawodów. Pierwszy raz na temat tego rozmawiałem tutaj w Centrum Adama Smitha. Później przygotowaliśmy raport już Fundacji Republikańskiej. Posiłkował się tym pan minister Gowin i współpracując z nim udało mi się przy uzyskaniu poparcia większości sejmowej otworzyć szerzej dostęp, a bądź całkowicie do 100-kilkudziesięciu zawodów w 2 ustawach deregulacyjnych. Jako jedyny poseł głosowałem przeciw różnym, bardzo moim zdaniem kontrowersyjnym pomysłom, takim jak na przykład powołanie Polskiej Agencji Kosmicznej, czyli polskiej NASA, bo wiadomo, że w obecnej sytuacji budżetowej, społecznej, ekonomicznej to jest to, czego Polska potrzebowała, a cały Sejm zagłosował za polskim NASA, za Polską Agencją Kosmiczną. Jako jedyny poseł głosowałem przeciw ustawie o zdrowej żywności, w wyniku której teraz są wprowadzenia likwidowane tysiące małych sklepików w szkołach. Młodzież szkolna protestuje, protestują również rodzice, bo niektórzy rodzice mają dzieci niejadki, dla nich większy problem jest to, że dziecko w ogóle nie chce iść w szkole, a jak są produkty kompletnie niesolone, niedoprawione, po prostu dzieci nie chcą jeść. Ostrzegałem, że tak będzie, ostrzegałem, że rozpocznie się szara strefa, czarna strefa, nielegalny handel batonikami. Są media zasypywane tego rodzaju relacjami, że to się właśnie dzieje. I w swoim depozycie wyborczym złożonym w Centrum Adama Smitha obiecałem, że moja kolejna kadencja jako posła będzie taka jak ta. Że będę za wolnością, własnością, sprawiedliwością. Nigdy już nie zagłosowałem, a 4 razy miałem okazję za budżetem, z deficytem budżetowym. I nigdy nie zagłosuję za budżetem, który zwiększa zadłużenie, dług publiczny. Będę pobierał tylko te budżety, które po prostu są zbilansowane, które ścinają wydatki. I będę starał się walczyć o te reformy emerytalne, podatkowe, które tutaj zostały wypracowane. Cieszy mnie, że coraz większa liczba polityków, przynajmniej w kuluarach, mówi, że to właśnie w tą stronę trzeba iść. Wczoraj rozmawiałem z jedną prominentną dziennikarką Gazety Wyborczej zajmującą się tematyką ekonomiczną i ona powiedziała, że właściwie to już teraz mamy emeryturę obywatelską, tylko poza, bo wszyscy prawie że równą dostaną, tylko że wydajemy niepotrzebnie co roku kilka miliardów złotych na administrację, która to wszystko liczy, kalkuluje i sprawdza. To jest bez sensu, z tym trzeba skończyć i o to będziemy walczyć. Szereg projektów, które chcieliśmy realizować w przyszłym Sejmie. To są projekty, które tutaj w centrum powstały. Tak jak koncepcja, żeby była jednolita instytucja zajmująca się poborem wszystkich danin publicznych, żeby nie było odrębnej administracji skarbowej, ZUS-u, KRUS-u, NFZ-u. Krótko mówiąc, wszystko dojdzie do jednego koszyka, a jeszcze z tego koszyka trzeba przeplatać się. To jest niepotrzebne po prostu marnotrawstwo. Tak byśmy sobie wyobrazili nowoczesny bank, który ma różne typy okienek dla różnych typów klientów, inne okienka ma dla emerytów, inne okienka ma dla rencistów, odrębne kierownictwa tych całej administracji jest kompletnie bez sensu, nie trzyma się kupy i skutkuje tym, że Polska ma najdroższą administrację skarbową pośród państw OECD w Europie. Są wyzwania, z którymi będę pracował, to zadeklarowałem w swoim depozycie wyborczym, nad tym będę pracował. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję. Proszę pana Marka Wolubika o zabranie głosu jako jednego tutaj z inicjatorów tego przedsięwzięcia. Dziękuję panie prezydencie. Proszę państwa, pewnie, znaczy jest tak, że z całą pewnością przeczytałem wszystkie państwa
umownie mówiąc depozyty, ja wolałbym to nazywać programami wyborczymi. I mam jakby dwie uwagi. Uwaga pierwsza jest taka, że Centrum Adama Smysa jest zdecydowane, żeby poprzeć kandydatów, którzy prezentują program pozytywny. Z drugiej strony, wydaje mi się, że programy w postaci takiej, że ja czegoś nie będę robił, czy będę głosował przeciwko czemuś, to są programy, które niespecjalnie odpowiadają na tą potrzebę, o której my tutaj żeśmy dyskutowali. I sugerowałbym, żebyście Państwo rozważyli to, czy nie byłoby sensowne uzupełnienie tych depozytów poprzez wskazanie tych elementów, o które Wy zdecydowanie chcecie walczyć i które chcecie realizować. To pozwoli nam na to, żeby zastanowić się nad tym, czy tego rodzaju deklaracje są, czy mogą być poparte przez Centrum Adama Smysa. Dzięki. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, to jest pierwsze dzisiaj spotkanie w gronie osób kandydujących do parlamentu, które złożyły u nas depozyty. Takie spotkania będą co tydzień, następne będzie w przyszłą środę z kolejnymi kandydatami. Cały czas tyle funkcjonują tutaj monitory, które będą nam służyły do jakby obserwowania aktywności naszych depozytariuszy w czasie kampanii wyborczej, a być może tak samo później. Tak czy inaczej chcemy dać też narzędzia obywatelom, że te złożone przez Państwa deklaracje będą później poddane po prostu weryfikacji. Ale nawet pozostając przy odrębnych zdaniach, wierzymy głęboko, że tak jak tu Państwo znaleźli się przy tym stole wspólnie z bardzo różnych komitetów wyborczych, to jednak jest bardzo duży wspólny mianownik, który sprawia, że głęboko wierzymy, iż ten przyszły parlament jednak zajmie się zmianą jakościową w polskim życiu i społecznym i gospodarczym. Niezależnie jak to zostanie sformułowane, jakimi słowami to zostało tutaj wypowiedziane, to nie mamy wątpliwości co do Państwa nie tylko formalnych deklaracji, ale i też szczerych intencji, że tak będziecie chcieli to właśnie w przyszłym parlamencie zrealizować, niezależnie z jakich komitetów do tego parlamentu się dostaniecie, czego życzymy i co, jak tutaj mój przedmówca powiedział, będziemy też wspierać. Bardzo Państwu dziękujemy. Mamy nadzieję, że dzięki Państwa deklaracjom, depozytom złożonym już za kilka lat w kolejnych badaniach nasze społeczeństwo będzie bardziej wierzyło we wszystkie obietnice wyborcze i zapraszamy do rozmów z Państwem z mediów w kuluarach. Chciałbym też podziękować Pani Ministrze Ryło za wspaniały obraz ilustrujący, jak sądzę, w sposób wielowymiarowy wybory 2015. Doszliśmy do sztuki. Dziękuję za Państwa.